Kochani, konferencja, spotkanie pod tytułem Modlitwa, ale jak? Tak na zakończenie sezonu Kuźni pomyślałem sobie, że dobrze pogadać o modlitwie. Dlatego, że w zasadzie cały rok minął też o modlitwie, tylko bardzo o modlitwie Bożym Słowem, a dzisiaj tak bardzo ogólnie. I myślę sobie, że to jest taki temat, o którym ciągle warto mówić, bo jest to temat bardzo, bardzo rozwojowy. To znaczy, nie sądzę, że można nauczyć się modlitwy raz, a porządnie, nie? Że się nauczyłeś, jak byłeś 7-letnim dzieckiem, modlitwy z książeczki Drogi do Nieba, czy co tam w Poznaniu jest. Droga do Nieba to taka książeczka na Śląsku, skąd pochodzę. Nie wiem, czy Poznań ma jakieś książki do nabożeństwa. Że się wtedy nauczyłeś jakiegoś sposobu modlitwy, coś wyryłeś na pamięć, no i tak całe życie klepiesz modlitwę i w zasadzie może nawet to modlitwy nigdy nie dotyka, jakoś nie dotyka ani twojego serca. Ja w ogóle jestem przekonany, że modlitwa to jest taki temat, który ciągle podlega refleksji, że jest plastyczny jak plastelina. To znaczy, on powinien zmieniać się razem z nami. Modlitwa powinna dorastać razem z nami. I tą konferencją chcę cię zaprosić do po prostu refleksji też na temat, jak wygląda twoja modlitwa, czym jest. Podejrzewam, że każdy z was przynajmniej raz w życiu się modlił, choćby przed chwilą. Ma jakiś swój obraz modlitwy, pogląd na modlitwę, czym ona jest albo nie jest. I takie pytanie dla ciebie do rozkminy we własnej głowie, czym dla ciebie jest modlitwa dzisiaj, twoja modlitwa i jaka ona jest. W sensie, jeśli się uważasz za człowieka modlącego, to jak wygląda twoja modlitwa? Jakbyś ją opisał, jakbyś ją scharakteryzował, co ona ci daje albo czego ci nie daje? Bo może być to i to. Modlitwa naprawdę różne ma oblicza. I to jest temat bardzo, bardzo tak naprawdę szeroki. Ja oczywiście tu nie podejmę wszystkiego, bo jakbym miał wam robić studium duchowości z modlitwy, to można zrobić całą serię spotkań, naprawdę. To można cały rok akademicki, choć to nie jest pomysł na nowy rok, jakby co, ale cały rok akademicki przeżyć tylko na temat modlitwy. Ja myślę, że tak sobie nazywam, modlitwa dla mnie osobiście po latach jej rozwijania i osobistej refleksji jest sposobem wyrażania mojej relacji z Bogiem i sposobem dbania o te relacje. Mam za sobą różne fazy modlitewne. Nawróciłem się jako nastolatek w liceum i kompletnie dzisiaj po tych kilkunastu latach modlę się inaczej i widzę modlitwę inaczej niż wtedy. Dzisiaj dla mnie modlitwa jest pewną formą relacji albo pewną formą dbania o relację z Bogiem. Modlitwa jest dla mnie czymś, co karmi moją relację z Bogiem i ja sobie pozwolę powiedzieć, że tym właśnie modlitwa powinna być albo dobrze, żeby była. Sposobem dbania o relację i też jakiegoś jej wyrażania. I każdy z nas jest inny, więc u każdego z nas to będzie inaczej wyglądać. Ale ja sobie taką definicję pozwolę postawić, że modlitwa nie jest jakąś klepanką, jakimś tekstem, który ktoś pobożny albo niepobożny kiedyś zapisał i teraz recytuje pobożnie albo niepobożnie. Dla mnie modlitwa jest taką bardzo szeroką przestrzenią, w której dzieje się relacja z Bogiem. A nawet tak poetycko sobie napisałem, jak myślę, robiłem sobie konspekt dzisiaj, że modlitwa dla mnie jest taką tęsknotą, którą próbuję wyrazić, tęsknotą za Bogiem, że w tej przestrzeni ja spotykam się z moją tęsknotą za tym, żeby z Bogiem być jeszcze bliżej, poznać Go bardziej, doświadczać Go bardziej. Czymś takim dla mnie jest modlitwa. Bardzo chętnie posłucham potem w czasie dyskusji, czego już nie będzie na nagraniu oczywiście, tego, czym dla ciebie jest modlitwa, jak ją widzisz, czy widzisz rozwój w sobie tego tematu, czy może zwój tego tematu, że się nic nie dzieje. I wiecie, ja myślę, że może być na temat modlitwy wiele różnych sposobów patrzenia i mogą też być wykrzywione sposoby myślenia o modlitwie. I nawet bym powiedział, że nie ma złej modlitwy, czy złej formy modlitwy, ale może być modlitwa krzywdząca. To znaczy, że modlitwa zamiast dawać mi coś dobrego, jakoś mnie podnosić, rozwijać, to sprawia, że ja się czuję pokrzywdzony, że czuję się skrzywdzony. Czuję się człowiekiem, który stoi w miejscu, nic mu to nie daje. I to nie jest wzięte z nieba czy z kosmosu taka myśl. Ja się z tym ciągle spotykam. Często w konfesjonale, na rozmowach. Mam wrażenie, nie robiłem statystyk, ale mam poczucie, że dla większości ludzi, choćby w konfesjonale, modlitwa jest czymś, co ich krzywdzi. Jest czymś, co ich
ściąga w dół. I pozwolę sobie powiedzieć, że nie tak to powinno być. Że modlitwa powinna być wręcz odwrotnym doświadczeniem. Czymś, co daje mi życie, rozwija we mnie Boże życie, nie tylko Boże, i pomaga. Dzieje się tak, kiedy mamy wykrzywione myślenie o modlitwie, wtedy nas modlitwa krzywdzi, to znaczy realizujemy ją na podstawie może naszych błędnych przekonań, które zostały nam sprzedane kiedyś w trakcie katechezy, może przez rodziców, może przez jakiegoś księdza, może przez jakąś wspólnotę, daj Boże nie przez tą, w której jesteśmy, albo w której się formujecie. Naprawdę można mieć wykrzywione myślenie o modlitwie i to też kolejny taki punkt do rozkminy dla Ciebie. Nawet możesz sobie zapisać gdzieś już tam w swojej samotności, jakby co Ciebie krzywdzi, jak myślisz o modlitwie. Nie? Jakby widzisz, że modlitwa Cię ściąga w dół, to dlaczego? Jakby skąd by się to brało w Twoim przypadku? Wykrzywione myślenie o modlitwie polega między innymi na czymś takim, że widzę w modlitwie sposób na handel z Bogiem. Modlitwa nie jest przestrzenią spotkania z kimś, kto chce być ze mną w relacji, chce być w relacji takiej równorzędnej, to nie powiem, no bo Bóg a ja to jesteśmy dwa różne byty, ale jednak relacji, która jest relacją przyjaźni. Jezus nazywa uczniów przyjaciółmi, a nie sługami. Niektórzy traktują modlitwę na sposób handlu, jako na handel z Bogiem. Ja Tobie, Panie Boże, coś, ale Ty wtedy mi też coś, nie? Ja Ci dam ten już różańczyk, jakoś go z trudem na koniec ciężkiego dnia z siebie wyrzucę, ale zrobię to dlatego, żebyś Ty coś mi dał. Bo jak tego nie zrobię, to mi nie dasz. Jeśli tak myślę o modlitwie, to jak to może karmić? To jest transakcja. Nie wiem, czy jak pójdziesz do Żabki i kupisz hot doga, to jest coś, co karmi twoje życie duchowe. Nie? Jakby handel nie karmi życia duchowego. Handel z Bogiem też. Chyba, że widzisz w Bogu takiego kupca, któremu musisz coś sprzedać ze swojego czasu, bo inaczej to cię walnie piorunem, to wtedy karmi to twój lęk. Na chwilę go uspokaja. Ale myślę, że na tym modlitwa nie polega. Taki etap przeszedłem. Kiedyś tak na modlitwę patrzyłem i z takim lękiem się czasem modliłem, że muszę coś zrobić, bo inaczej Pan Bóg się obrazi. Oczywiście nie jest to prawda o modlitwie, pozwolę sobie powiedzieć. Traktowanie modlitwy też jako przykry obowiązek, no bo grzech. Jak jakieś tam formy modlitwy nie przeżyję, nie zrobię, nie zaliczę w ciągu dnia, no to popełnię grzech. I będzie kłopot. I to też w konfesjonale słychać. Też tak wam szczerze powiem, wam tu i tutaj słuchających, naprawdę tak już mi po ludzku opadają ręce jako spowiednikowi. Ja już nie wiem, co też czasem mówić. Jak ktoś przychodzi do spowiedzi po długim czasie czy krótkim i na przykład wyznaje jeden grzech, znaczy coś, co myśli, że jest grzechem. Nie odmówiłem paciorka, pacierza rano. Więcej nie pamiętam. I ja wtedy się tak trzymam konfesjonału i mówię sobie: Panie Boże, daj mi siłę, jakby, no nie wiem, co powiedzieć tej osobie, no bo spotykam się prawdopodobnie z osobą, dla której modlitwa nie jest spotkaniem z Bogiem, nie jest relacją, a jest przykrym obowiązkiem. Niektórych wtedy, jak wyczuję, że mogę, to prowokuję i nawet pozwolę sobie powiedzieć, a może czas zostawić ten paciorek, a wejść w jakąś inną formę modlitwy. I niektórzy pytają, a to ja tak mogę? To ja nie muszę? Paciorka rano? Pyta 60-letni chłop. Nie muszę? No nie musi. Co innego pan musi rano zrobić, żeby ten dzień był w miarę dobry, ale jakby czajcie, nie? I to nie tylko ten paciorek, ale też inne formy modlitwy. Przykra rzecz do odhaczenia. Niedzielna msza, nabożeństwo majowe, czerwcowe, fatimskie. Nie wiem, co tam jeszcze. Ja po prostu muszę to zrobić. Jeśli widzę w modlitwie przymus, no to jak mnie to będzie karmić? Kolejna rzecz, która może zabrzmi dla niektórych heretycko, ale to nie jest heretycko, bo Kościół tak głosi. Myślenie, że Bóg potrzebuje mojej modlitwy dla siebie samego. To znaczy, że On potrzebuje modlitwy, żeby miał dobry dzień. Że jak Ty się nie pomodlisz, to Pan Bóg trzaśnie łapami w niebie i powie: kurde, no. A miało być tak dobrze, miał być to dobry dzień. A tutaj Ryszard się nie pomodlił, no. I co teraz? Jakby
całe niebo drży. Nie? Oczywiście, że nie. Bóg, do tego jeszcze powiem za chwilę, nawiązując do jednej z moich ulubionych prefacji, o których tu też kiedyś mówiłem, nie potrzebuje naszego uwielbienia, żeby miał czegoś więcej, żeby czuł się lepiej, żeby był bardziej Bogiem, bardziej sobą. Bóg nie potrzebuje twojej modlitwy. W takim sensie. Dla mnie to było bardzo uwalniające, kiedy to dotarło do mojego łba, że ja się nie muszę modlić, żeby Bóg się czuł dobrze. Niektórzy tak patrzą na modlitwę. I w takiej nerwicy, nie? Sobie myślą, czy ja się dobrze pomodliłem, nie wiem, zasnąłem w połowie różańca, kurde, muszę od nowa, bo się Bóg, nie wiem, obrazi, jak nie w pełnej świadomości całego różańca nie odmówię. Bóg tej modlitwy dla siebie nie potrzebuje, on jest sam ze sobą szczęśliwy. Jakby ty nie uszczęśliwisz Boga bardziej, to jest pełnia szczęścia, tam jest 1000000%. I jeszcze jedno wykrzywione myślenie o modlitwie, ale na pewno nie ostatnie, to takie, że jak się nie modlę, to on się ode mnie odwraca. Jak nie pójdę na mszę świętą niedzielną, jak nie odmówię różańca, jak nie powiem tego nieszczęsnego paciorka, to on się ode mnie odwróci, to on przestanie mi błogosławić, przestanie mnie kochać, przestanie mnie lubić i powie, wycofuję się z tej relacji, skreślam cię człowieku, po prostu jak możesz być taki chamski, że się do mnie nie modlisz? Jakby naprawdę nasz Pan, przynajmniej w Biblii jako taki się nie objawił, nie jest sfochaną nastolatką, z szacunkiem do nastolatek. Że jak mu nie dasz modlitwy, to on się odwraca i mówi, nie będę cię już kochał, koniec z nami, już się nie pobłogosławię ci. Jakkolwiek to może nawet śmiesznie brzmi, to naprawdę, uwierzcie, wielu ludzi ma takie przekonanie, że Bóg się odwraca ode mnie, kiedy się nie modlę. A słowo z wczoraj, z przedwczoraj, genialne słowo z Ewangelii Mateusza, Bóg zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Kojarzycie? Pamiętacie? No niesprawiedliwy się za bardzo nie modli, albo jak się modli, to robi obłudnie, a Bóg co? I tak leje na niego łaską. A że ta łaska nie trafia w to serce, bo jest zamknięte, to jest co innego. Ale o tym jeszcze za chwilę. Więc kochani, to takie tylko pewne przykłady, to naprawdę można mnożyć. Uwierzcie, że jest wiele takiego jakiegoś błądzenia w myśleniu o modlitwie. Pytanie dla ciebie, dla siebie samego, siebie samej. Jakie twoje jest myślenie o modlitwie? Czy masz takie coś, takie przekonanie w sobie, które cię krzywdzi? Jak to odkryć? No modlisz się, nie? Jakoś tam. I na przykład widzisz, że kompletnie to ci nic nie daje, jakby nic ci to nie daje, jakby nie ma żadnego rozwoju. To tak spróbuj na tę chwilę się zatrzymać i zadać sobie pytanie, co robię nie tak? Jakby co się kryje, jaka jest motywacja mojej modlitwy? Bo może motywuje mnie to, że chcę coś wyhandlować, spełnić obowiązek, zrobić Panu Bogu dobrze, albo ewentualnie zabezpieczyć Jego miłość wobec mnie, żeby nie przestał mnie kochać, nie? No, nie ma złej modlitwy, ale może być krzywdząca. A teraz jeszcze parę słów o tym, no to jaki patent na modlitwę. To też bardzo dużo można mówić i to też trzeba sobie samemu odkrywać. Naprawdę zachęcam was, żebyście byli takimi Wojciechami Cejrowskimi modlitwy, żebyście szli przez świat swojego życia i żebyście odkrywali nowe rejony i nie bali się eksperymentować, nie bali się pytać, czego potrzebuję, bo to też jest prawda o nas, że na różnym etapie życia, myślę, potrzebujemy różnych form, sposobów modlitwy. I uważam, że nie ma w tym nic złego. Uważam, że nie ma nic złego w tym, że ktoś nie odmawia różańca. To już może niektóre osoby by mnie teraz ukrzyżowały za to, ale różaniec nie jest potrzebny do zbawienia. Kogoś to karmi, kogoś to wpędza w nerwice. Kogoś karmi odmawianie litanii, kogoś kompletnie nie. Kogoś karmi modlitwa słowem Lectio Divina, ktoś inny w ogóle tego nie ogarnia. Ktoś lubi se z Bogiem pogadać, tak jak teraz ja do was mówię, a ktoś inny potrzebuje godzinę dziennie adoracji, a ktoś inny na tej adoracji dostałby po prostu zawału serca, bo wszystko by wyszło od razu, nie? Ale na innym etapie nagle się okazuje, że coś innego potrzebuje. Ja naprawdę zachęcam, żeby szukać się, nie bać, może nawet zakwestionować pewne przekonania na temat modlitwy, bo jej się uczymy. Robił to sam Jezus. Dzisiaj w ogóle to jest piękne, ja tego nie planowałem, ale tak fajnie się złożyło, że dzisiaj w Kościele mamy fragment właśnie o modlitwie. To jest piękne. W ogóle dzisiaj jest fragment Ewangelii Mateusza,
kiedy Jezus mówi, i to zacytuję, bo to tak się wpisało, w ogóle to jest takie puszczenie oczka, jak dla mnie, przez Boga dzisiaj do nas. Dzisiejsze słowo, proszę posłuchajcie. Chwila, bo mi to uciekło. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie. I tutaj Jezus uczy modlitwy Ojcze Nasz, wszyscy raczej znają. A wczoraj, chyba wczoraj, był fragment wcześniejszy, kiedy Jezus powiedział: gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Bardzo konkretne fragmenty z Bożego Słowa, z Ewangelii, na temat tego, jak się modlić. Modlitwa Ojcze Nasz, jako ta wzorowa, to też jest konkretne źródło inspiracji, na czym polega modlitwa. W innym fragmencie innego ewangelisty czytamy, że Jezus uczy modlitwy swoich uczniów na ich wyraźną prośbę. Oni do Niego przychodzą i mówią: Panie, naucz nas się modlić. To jest ciekawe, te rodzynki, te apostołowie, nie? Którzy za Nim łazili wszędzie. Oni do Niego podchodzą, mówią: naucz nas się modlić. Przecież to byli Żydzi, to byli ludzie pobożni raczej, którzy znali prawo, znali religię żydowską, znali pewne rytuały. I oni idą do Jezusa: naucz nas się modlić. W związku z tym uważam, że modlitwy się można uczyć i trzeba całe życie. I teraz już takie konkrety. To nie wyczerpuje tematu. Ja oczywiście tylko mówię o takiej modlitwie twojej osobistej, już nie za bardzo dotykam modlitwy takiej wspólnej, na Eucharystii, na jakichś, nie wiem, wielbieniach, bo to też jest pewna forma, nie? Wspólna modlitwa, indywidualna. Ja bardziej chcę powiedzieć o takiej indywidualnej. Pierwsza rzecz, która z tego słowa dzisiaj, jakoś mnie to bardzo dotknęło: nie bądź gadatliwy. To mi się podoba, że Jezus mówi: nie zagaduj. I tak sobie zadałem od razu pytanie, dlaczego ulegamy pokusie, żeby różnymi takimi fikołkami słownymi, tym gadulstwem Pana Boga zalać. Może to wynika stąd, że my chcemy tym gadulstwem właśnie coś sobie wyprosić. Niejako Pana Boga zmienić. Że ja się tak nagadam, tak Panu Bogu powiem, że On powie: no dobra. Do tej pory nie lubiłem Cię, ale teraz to Cię polubię, bo żeś powiedział taką rozprawkę. Myślę, że gadatliwość na modlitwie może wynikać z takiego lęku, czy Bóg naprawdę mnie słyszy, czy jestem dla Niego ważny. Jeśli jestem przekonany, to co mówiłem przed chwilą, że na przykład odwróci się ode mnie, jak się nie pomodlę, to tego muszę zagadać. Nie bądź gadatliwy. Kolejna rzecz. Nie żebrz, tak to się odmienia, że odżebrać. Nie żebrz, nie żebraj, nie żebrz, no wiadomo o co chodzi. Nie bądź żebrakiem, a po prostu przyjmuj. Kolejne, słuchajcie, to naprawdę też rozwala banie, co Jezus mówi. Wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim go poprosicie. Modlitwa nie polega na tym, że teraz ja Panu Bogu daję informację i On mówi: a dobra, nie wiedziałem. Panie Boże, nie wiem, mam ciężki dzień, zapraszam Cię do tego. A mówi: a dobra, że mówisz, bo nie powiedzieli mi w niebie, jakby nie wiedziałem. Nie dotarło to do nas. Nie, modlitwa nie polega na takim żebraniu, że Bóg jest obrażonym ojcem albo obrażoną matką, która czeka, aż to dziecko ze skulonym ogonem przyjdzie i powie: przepraszam. Tylko modlitwa polega na przyjmowaniu tego, co Bóg chce mi dać. Dla mnie to był naprawdę game changer, nie wiem jak to na polski przetłumaczyć, zmiana myślenia totalna, kiedy do mnie dotarło, że modlitwa, ja tak myślę, polega na przyjmowaniu, a nie na żebraniu. Że ja się modlę po to, żeby się otworzyć na to, co Ojciec chce mi dać, bo tak szanuje moją wolność, że On mi na siłę nie wciśnie. Nie, jakbym chciał wziąć Zuzę na świetną kolację i bym ją zmusił do tego, no nie wiem, czy to dałoby dobre owoce, nie? Trzeba zgody. Modlitwa polega już na przyjmowaniu tego, co Pan Bóg dla mnie dał, na dorastaniu do tego, co dla mnie przygotował,
ale nie na żebraniu. Modlitwa jest potrzebna mi. Tu nawiązuję do tego, co mówiłem, że Bóg nie potrzebuje modlitwy, to ja jej potrzebuję. To znaczy ja się decyduję, żeby wyciąć kawałek czasu z dnia, żeby spotkać się z moim Panem, bo ja tego potrzebuję. Potrzebuję się zatrzymać, wsłuchać się choćby w Jego Słowo, w to, co może też i we mnie mówi, już potrafię to jakoś rozeznać. Potrzebuję pobyć w Jego obecności, bo inaczej moje serce zdycha, bo inaczej jestem po prostu pusty. Tak jak potrzebujemy spotkać się z przyjaciółmi czasem, nie? Możemy zadzwonić albo pomyśleć, dobra, gdzieś tam jest, no ale czujemy, że jest potrzeba, żeby spotkać się tak realnie i to karmi. Jest w mszale, to taka gruba księga, z której ksiądz odprawia mszę. Czwarta prefacja zwykła, w której autor tej prefacji, i to się na mszy modli, lubię ją często wykorzystywać, są takie słowa. Prawie, że słowo cytuję, jak dobrze pamiętam. Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie oddawali uwielbienie czy dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale przyczyniają się do naszego zbawienia. Jest w mszale wiele rzeczy, które są dla mnie bardzo dziwne, ale ta jest tak świetna, po prostu dla mnie to jest kwintesencja modlitwy. Nie potrzebujesz, ale jednak zapraszasz, bo to mi pomaga. Cudowne. Więc nie żebrać, a przyjmować, bo to modlitwa zmienia mnie, to ona mnie otwiera na to, co Pan Bóg chce mi dać. I oczywiście choćby dlatego ja wzrastam razem z modlitwą, bo nie jestem w stanie wszystkiego przyjąć. Nie, popatrz, że nie wiem, 5 lat do tyłu wróć myślą. Czy gdyby wtedy Pan robił w Twoim życiu, czy zaprosił Cię do tego, co robi dzisiaj, czy byłbyś w stanie to przyjąć? Zuzia na przykład, nie? O. Ja też nie. Gdybym 5 lat temu przeżył taką modlitwę, jak tu przeżyliśmy 8 czerwca w kościele, ja bym kompletnie zaświrował chyba, nie wiedział, co się dzieje. Dorastamy razem z modlitwą i do niej jakby ona razem z nami idzie. Dalej Bóg wie, czego mi potrzeba. Naprawdę wie i choćby dlatego czasem nie spełnia wszystkich moich prośb. Bo chcielibyśmy, nie, żeby modlitwa działała tak. Panie Boże, proszę Cię, daj mi nową Skodę pod moim garażem. Proszę Cię. No przecież dajesz, nie? Mówisz, proście, a otrzymacie. No to ja proszę, a nie otrzymuję. To jakby czemu? No bo się okazuje, że Ojciec wie, czego mi potrzeba i nie jest maszynką z Coca-Colą, która spełnia moje życzonka. A to jest w ogóle też wykrzywione myślenie o modlitwie właśnie. Bóg powinien spełniać moje życzenia, no bo ja się przecież modlę. Ja jestem taki pobożny. Mam raka, modlę się, Panie, uzdrów mnie, nie uzdrawia. Albo nie uzdrawia mi kogoś bliskiego. Dlaczego? Przecież się modlę, proszę. Szczerze nie wiem. Ale wiem, że to tak nie działa, że to ma być tak, ja Tobie coś, a Ty mi coś w zamian. W modlitwę wpisana też jest pewna niepewność. Nie wszystko jest jasne. Może dlatego, że Pan Bóg widzi dalej. Gdyby Pan dał mi 10 lat temu to, o co prosiłem wtedy, na pewno bym tu nie siedział teraz z Wami, to jedno. Nie mam pojęcia, gdzie bym był. Może pod mostem, z żulami, albo z kimś innym, nie wiem. Więc nawet czasem chwała Panu, że nie spełnia wszystkich próśb. Dalej, żeby modlitwa karmiła, to co Jezus też dzisiaj mówi. Wy zatem tak się modlicie, Ojcze nasz. Widzieć w Bogu Ojca, to znaczy sprzymierzeńca, a nie swojego wroga. Jeśli stajesz do modlitwy, jakakolwiek by to nie była forma i na początku masz w tym swoim, w swojej głowie taką myśl, Bóg jest mi Ojcem, jest kimś, kto stoi po mojej stronie, kto mnie kocha, kto mnie zna, kto jest obecny, to totalnie inaczej to przeżywasz, jak zaczynasz w takim punkcie wyjścia, Bóg nie chce dla mnie dobrze. Wielu ludzi się modli z lęku, że Bóg jest okropny, że jest despotą, że jest ojcem alkoholikiem, że działa dokładnie tak samo jak ojciec alkoholik, że jak się nie pomodlę, to mnie skrzywdzi. Widzieć w Bogu Ojca Sprzymierzeńca. Wręcz Jezus, jak się modlił, używał takiego słowa aramejskiego, Abba, chyba to jest aramejski, dosłownie się tłumaczy tatusiu. Jezus się modlił do Ojca, mówiąc tato, tatusiu. No, nie mówi się takich słów do ojca alkoholika, nie? A przynajmniej na takie słowa nie zasługuje ktoś taki. Więc widzieć w Bogu Ojca
z kim mogę tworzyć relacje, ktoś, kto jest bliski, widzieć w nim też matkę, bo Bóg sam w sobie nie ma płci, jest duchem. Jezus tylko objawił się jako mężczyzna, no bo musiał jakąś płeć przyjąć. Ale sam w sobie Bóg jest ojcem i matką, ma cechy najlepszego ojca, najlepszej matki. Pięknie to pokazał Rembrandt na swoim obrazie Powrót syna marnotrawnego, gdzie tam są dwie dłonie, damska i męska, ale to jako tylko dygresja. Zobaczyć w Bogu sprzymierzeńca. Na przykład jak ty się modlisz, to czy masz z tyłu głowy, Bóg chce dla mnie dobrze. Ja czasem, jak mi się włączają stare tryby, bo takie mam czasem tryby, że się boję, że Bóg mnie nie lubi, że mnie nie chce, że mnie zniszczy, nie wiem skąd mi się to czasem bierze, to ja sobie swoim rozumem przypominam, Krzychu, przecież ty doświadczyłeś tego, że On jest dobry. Doświadczyłeś tego, że stoi po twojej stronie, że cię kocha, nawet jeśli jesteś pierdołą. Przypomnij sobie, że jest ojcem. Dalej, żeby modlitwa była lepsza, dobra, karmiąca, trzeba być szczerym. Czyli unikać obłudy i pokazówki. O tym też Jezus powiedział, kiedy mówi, gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. No obłudnik to jest kto? Ktoś, kto bajeruje, ktoś, kto udaje. Ktoś, kto jakby jedno mówi, pokazuje, ale tak naprawdę w sercu to jest kompletnie inna osoba. Jezus często tę obłudę religijnym autorytetom i ludziom wyrzucał, że Boga mieli na ustach, a w sercu to tam Boga nawet kawałka nie było. W modlitwie dobrze sobie pozwolić na szczerość. Na przykład, kiedy ostatnio tak szczerze od serca rozmawiałeś z Bogiem? Czy to było na adoracji, czy w czasie mszy, czy na spacerze w lesie, jak chodziłeś sam, nie? Kiedy tak szczerze? Ja czasem jak właśnie łażę po lesie, to ja lubię sobie tak, bo jestem pewien, mówię, Panie Jezu, jesteś wszechobecny, to teraz też jesteś ze mną, nie? Mówię, to chodź, idziemy na spacer. To chcę Ci coś powiedzieć, chcę Ci opowiedzieć o tym, co przeżywam, co myślę. Ja oczywiście nie słyszę wtedy, jak Jezus mówi, dobra. Jakby nie słyszę głosów, jakby co. Ale naprawdę czuję, że to jest jakieś takie niesamowite doświadczenie. Czuję się wysłuchany. Jakby nie dzieje się to tylko w lesie, szczególnie się dzieje to w moim przypadku na adoracji. Bardzo lubię, jak jestem sam na adoracji, czy w kościele tak usiąść i tak z Jezusem pogadać od serca i powiedzieć, tak naprawdę wylać wszystko. Polecam, spróbujcie kiedyś. Najpierw zobaczcie, czy nie ma kogoś obok, żeby się troszkę nie zdziwił albo nie zgorszył, co powiecie. Ale tak z serca wszystko powiedzieć, niesamowite. Ja do dzisiaj pamiętam niektóre takie momenty w moim życiu duchowym, przez te kilkanaście lat, kiedy miałem taką modlitwę i ciągle to pamiętam, jakie to było uwalniające. No. Dalej, w modlitwę nie bać się włączać całego siebie. Możesz się modlić wszystkim, swoim ciałem. Przyjmij właściwą pozycję, nie? Chcesz to siedź, chcesz to leż krzyżem, chcesz to leż, chcesz to klęcz. Ale włączyć całego siebie to znaczy nie robić takiego błędu, który robią też ludzie spowiadając się z tego, że jakby modlitwa ma być taką jakąś oderwaną od życia przestrzenią, w której jest po prostu nirwana, że ja nic nie myślę, nic nie czuję, nic nie przeżywam, klepię modlitwę i to jest dobra modlitwa. Często się spowiadają, co nie jest grzechem, miałem te rozproszenia na modlitwie. Modlę się różańcem i myślę o czym innym. No, ale lubię zapytać, a czemu to jest grzech? Nie jest grzech. To znaczy, że coś przeżywasz, człowieku. Też na modlitwę idziesz ze wszystkim, co w tobie jest. Idziesz z każdą swoją emocją, problemem. Jak masz chore dziecko w szpitalu, no to konia z rzędem temu, kto będzie w stanie się modlić, nie myśląc o tym. To nie jest możliwe. To właśnie mam się modlić z tym wszystkim i krzyczeć przed Bogiem, że przeżywam dramat. Mówić o tym, co przeżywam. Jakby czajcie, nie? Całym sobą. Dlatego, że jakby próba skrycia pewnych rzeczy przed Bogiem jest z góry skazana na porażkę, no bo On i tak wszystko wie. A jak ty coś ukrywasz, to sam sobie krzywdę robisz. To tworzysz taką schizofreniczną rzeczywistość. Tu jestem ja z moim życiem, dramatem, a tu jest modlitwa, w której jest nimbus, taka pustka, nie? Taki kosmos, w którym jest cisza zupełna i nic się nie dzieje. Nie. Na modlitwie być sobą. I ostatnia rzecz, już powoli ląduję, spoko, i otwieramy okno, bo już widzę, że już odpływacie. Ja też. Znaleźć swoją formę modlitwy. Mówię o formie, dlatego że pewne formy modlitwy mogą w niektórych ludziach wzbudzać wręcz jakieś zaburzenia nerwicowe.
Jak przychodzi na przykład do spowiedzi ktoś, kto cierpi na zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, tak zwaną kiedyś nerwicę natręctw, jeszcze jak to się łączy z religijnością Boże to jest, i skrupulanctwem, to Jezu, to jest taki kombos, nie chciałbym być w skórze takiego człowieka. To się okazuje, że pewne formy modlitwy potęgują zaburzenie, jakiś wewnętrzny stres, ból, trud i trzeba od pewnych form odchodzić. Na przykład nie, że muszę odmówić cały różaniec i na każdym słowie muszę się dokładnie skupić i o niczym innym nie myśleć. To wtedy ta modlitwa się liczy. Jeśli ktoś tak się modli, Boże, ile to zżera energii, nie? Ile to zabiera zamiast karmić. Więc znajdź swoją formę modlitwy. Ja na przykład na tę chwilę w moim życiu najlepiej, najbardziej się modlę czytając słowo. Po prostu biorę fragment Ewangelii z dnia. Słucham sobie czasem modlitwy w drodze, czytam komentarz, jakaś cisza na to i tak sobie siedzę z tym słowem. I tam czasem myślę, że nie wiem, muszę kupić lampki na patio, ale zaraz wracam do słowa, że jednak tutaj słowo. Lubię sobie pójść na adorację w ciszy, lubię pójść na modlitwę uwielbienia tutaj z nami, z ludźmi i pouwielbiać Pana. Może nie od razu tam jakoś wymachiwać rękami, nie wiem jak mocno, ale mówić tak szczerze z serca. Kiedyś tego nie robiłem. Kiedyś inne rzeczy mnie karmiły, a dzisiaj kompletnie mnie nie karmią. Dzisiaj nie karmią mnie litanie. Przepraszam, jak to się zgorszy, ale kompletnie nie karmią mnie różnego rodzaju nabożeństwa. Majowe, czerwcowe, fatimskie. Kompletnie mnie to nie karmi. Kompletnie. Kiedyś karmiło, dzisiaj już nie. Może przyjdzie czas, że znowu będzie. Nie wiem. Ale pozwalam sobie taką formę modlitwy przybierać, która mnie karmi i karmi relacje z Jezusem. Zachęcam, żebyś ty też szukał. Dlatego nie mówię, że jest jakaś zła forma modlitwy. Nie mówię, że różaniec jest zły, że adoracja jest zła. Tylko może jest czasem pewna forma nieodpowiednia dla ciebie na dany czas. I uważam, że nie ma nic z tym złego. Pewne rzeczy czasem dobrze odpuścić, żeby się rozwinąć. I tutaj powoli już bym lądował i zachęcam do takich osobistych poszukiwań. Zachęcam, żeby może w wolnej chwili w ogóle posiedzieć sobie z tym słowem. Dla tych, którzy słuchają, to jest 6 rozdział Ewangelii Mateusza od 3 wersetu. Nie 3, 5. Czyli Mateusz 6 rozdział, 5 werset i kolejne. Bardzo konkretne słowo, które może nauczyć modlitwy. To w ramach modlitwy o modlitwie. Zachęcam, żeby się z tym słowem zapoznać.